Bo kiedyś jeden z poetów, Franz Stetter, napisał taki wiersz, że Pan Bóg kocha tylko dzieci. Mogą to być maleńkie dzieci, większe, mogą mieć siwe włosy, być przygarbione, ale to muszą być dzieci, bo Pan Bóg kocha tylko dzieci. Więc, my też jesteśmy dzieci. No więc, więc, ale dzisiaj są między nami dziewczynki, miło, niezmiernie. Słuchają teraz tylko dzieci. Ale jest chory. O, chory jest, nie krzyczy. No właśnie, ale mam nadzieję, że opowiesz mi, co dzisiaj słyszałaś, dobrze? Cieszę się. Kolejny dzień mam. No tak, cieszę się. W pewnym domu babcia o stałej porze siadała w swoim pokoiku. Otwierała zeszyt, brała ołówek do ręki i pisała. Wnuczek jej miał 10 latek. Ktoś z Was ma 10 latek? Ja. Ty masz 10 lat. Przyszedł któregoś dnia i pyta, tak się przytulił do babci, pyta, babciu, co piszesz? A babcia mówi, pamiętnik. Wiecie, co to jest pamiętnik? Ja wiem. Co to jest pamiętnik? Taka książka, gdzie się zapisuje swoje sekrety. Pięknie. Bardzo dobrze. A skąd ty to wiesz? Bo widziałam taką bajkę o SpongeBobie. A, no super. I właśnie babcia pisała ten pamiętnik, a wnuczek zapytał babciu, a czy ty w tym pamiętniku piszesz o mnie? Ona mówi, oczywiście o tobie też piszę. I pamiętaj, jak dorośniesz, to chcę pozostawić tobie na pamiątkę ten ołówek, którym piszę. Ja mam tutaj w ręku taki ołówek. Tom popatrzył na ten ołówek w ręku babci, pomyślał, pi, cóż za ołówek. Taki, ja takie ołówki mam kilka w swoim piórniku. Ale babcia powiedziała, bo wiesz, chcę ci coś bardzo ważnego powiedzieć. Każdy człowiek, każdy z nas, ty również, jesteś jak ten ołóweczek. Ołówek składa się z dwóch rzeczy. Ma takie drewienko, w którym w środku jest rysik. I najważniejszy w ołóweczku jest rysik. Każdy człowiek też składa się z takich dwóch rzeczy. Jedno to jest to, co na zewnątrz widać, w co się ubieramy i to wszyscy widzą, ale nie najważniejsze jest to, co widać na zewnątrz. Nie najważniejsze jest ubranko, w jakim jesteś ubrana, ale najważniejsze jest to, co jest w środku, a w środku jest serduszko. I to serduszko, jak rysik w ołóweczku, zostawia ślad. I teraz jest bardzo ważną rzeczą, jaka rączka trzyma ten ołóweczek. Bo jeżeli trzyma tą rączkę, jeżeli ten ołóweczek trzyma rączka dobra, to będzie tym ołóweczkiem rysować ładne rysunki, będzie pisać ładne literki, ale ktoś inny, złe dziecko, weźmie ten ołóweczek, to zacznie nim kreślić, baz grać. Podobają Wam się takie pokreślone kartki? Nie. Nie. No właśnie, no właśnie. I każdy człowiek jest takim ołóweczkiem, który może być w ręku Pana Boga i wtedy Pan Bóg będzie pisał, będzie rysował na naszym serduszku piękne słowa, piękne obrazy. Będzie nasze życie piękne i wspaniałe. Ale jeżeli czasami szatan weźmie, bo on też chce wziąć nas, to on przy pomocy swoich nieraz pokus, to tak kreśli w naszym życiu. I wtedy źle się zachowujemy, wtedy jesteśmy źli, wtedy dokuczamy swoim koleżankom, kolegom, wtedy jesteśmy nieposłuszni mamusi, tatusiowi i to życie wtedy jest takie jak pokreślona kartka. Ale z ołóweczkiem jest jeszcze coś bardzo istotnego. Żeby dobrze i wyraźnie pisał, to ołóweczek od czasu do czasu trzeba zatemperować, prawda? Jest takie urządzenie, temperówka, żeby ten rysik był taki ostry, wyraźny, wtedy
wtedy rysuneczek też jest wyraźny, prawda? Albo jak coś się źle napisze, to można wziąć kółkę i to zmazać. No pięknie, ja też to chciałem powiedzieć, uprzedziłaś, że jak się coś źle napisze, to wtedy bierze się gumeczkę, wygumuje się, prawda? I to, co źle się napisało, poprawi się na dobre. Taką temperóweczką w naszym życiu to jest napomnienie, kiedy mamusia napomina, tatuś napomina i mówi uważaj, słuchaj. To jest takie, taka temperóweczka, żeby nasze zachowanie było dobre, żebyśmy byli grzeczne. Wy grzeczne jesteście zawsze? Tak. Tak, ja wiem, że czasami też niegrzeczne jesteście. Takie wypadki są czasem, no właśnie, i wtedy trzeba skarcić, prawda? Mamusia skarci wtedy. To jest tak jak ta temperóweczka. A taką gumeczką, jeśli coś złego zrobimy, taką gumeczką, wiecie co jest? Jest takie piękne słówko przepraszam. Bo jeżeli zdarzy się taki wypadek, złe zachowanie i mamusia czy tatuś skarci, to wtedy co trzeba zrobić? Przyjść do mamusi i powiedzieć przepraszam, że byłam niegrzeczna, że źle się zachowałam. A łatwo jest powiedzieć przepraszam? Nie. Niełatwo, prawda? Właśnie. Ale to jest konieczne, bo to słowo przepraszam to jest tak jak gumeczka, która wygumuje to złe zachowanie, które było i później wszystko jest dalej dobrze. Dlatego pamiętajcie, każdy z nas, czy małe, czy większe dziecko, czy dorośli, są jak ten ołóweczek. I tym ołóweczkiem Pan Bóg chce pisać w waszym serduszku piękne słowa, żeby wasze życie było piękne, żeby wasze zachowanie było zawsze dobre. A diabeł nieraz przychodzi z różnymi pokusami i kusi, żeby zrobić coś złego. Komu pozwolicie tym ołóweczkiem pisać? No pięknie. I tego wam życzę, żebyście o tym pamiętały. Będziesz umiała powtórzyć temu chłopcu? Tak, ale bardziej Amerka, bo to jej wylatuje. A, no pięknie. To Amerka to zrobi. Dziękuję bardzo. Możecie usiąść na swoich miejscach teraz. Amen.